Witam wszystkich, ja Łuki i zapraszam was do oglądania odcinka z wiejskiego życia Gra przeklętarkowa. Tak pomyślałem, sorry, a sobie wejdę. No tak, niby że logowałem się prawie przez cały luty, okazało się, że tylko zalogowałem się przez 4 dni lutego, więc no taki minus z mojej strony, ale jak widzicie wczoraj byłem weszły. Dzisiaj jestem weszły i mam nadzieję, że już tą systematyczność utrzymam. Lecz nie wiem, czy tą systematyczność da się utrzymać, jeśli będę miał jakieś wyjazdy lub coś. Tego nie wiem. No chyba, że będę miał przy sobie laptopa, internet przy sobie, to będę mógł w stanie to zrobić. Póki co się o to nie martwię, bo jestem i zawsze jestem codziennie stanowisku i jak widzicie tutaj mogę sobie odebrać jakieś fajne rzeczy, w tym dukaty, fajnie, elegancko. Za to będę mu kolejne coś tam chyba odebrać, a poza 24 dni odbieraj specjalną nagrodę lokowania każdego dnia. Możesz też przechować dodatkową nagrodę w skrzyni skarbów małego elfa. Otwórz skrzynię prezentów po lokowaniu przez 7 dni i otrzymaj swoje zachowane nagrody. Szczerze wam powiem, że jak ja bym umiał programować, może kiedyś będę umiał, nie wiem, to wam powiem, fajną grę bym stworzył. Mam fajną wizję, ale nie chcę wam o tym mówić, bo jak mi się to uda, to będzie taka fajna niespodzianka dla wszystkich, no ale póki co jestem cicho. Okej, zobaczmy, co uda się tutaj dzisiaj w tym odcinku zrobić. Z kukurydzą mamy zadanie i z winogronami mamy zadanie i mamy to wszystko pozbierać. Ja mówię tutaj, co bym na to, jak ja bym sobie powiedział, tryb pełnoekranowy. Oczywiście tutaj idziemy, będziecie mieć tutaj wszystkie powiadomienia zasłonięte, dlatego będę raz robił tak, raz tak, ale i tak to nic tutaj nie robi, bo kamerka zasłania, a żeby kamerka nie zasłaniała, to by musiał być w ten sposób. No chyba, że raz będę wam włączał kamerkę, a raz wam będę wyłączał, więc póki co to jest właśnie ta nagroda, skrzynka prezentów to jest to. Fajnie, odebrałem to, super. Za 4 godziny będę mógł znowu iść misję, dom handlowy, na razie tego nie oczekuję. Okej, spoko. Oto teraz pozbierajmy sobie to, co mam tutaj na polu. Więc spieszmy się tutaj do roboty i sobie to wszystko zbierajmy. Jestem ciekawy, ile uda nam się tym razem zrobić. Widziałem, że grę dużo z was polubiło. Więc no, może mnie gdzieś tam spotkacie, wy znajomych i mnie dodacie. No nie wiem, niech to tam będzie. Nie wiem, jak to ja się nazywam, ale jakoś na pewno. O, ja się nazywam Luke, więc to spróbujcie mnie wyszukać, może się wam uda. Super osiągnięcie i mamy wykonane zadanie. Super, elegancko. Wyprodukuj jajka, czyli 6 jajek musimy wyprodukować. A czy ja mogę też tutaj? Tak, mam 2 kurniki, jeden specjalny, jeden zakupiony. O, tutaj mamy sokowinogroną maszynę. Wino, czyli nie sok, tylko wino musimy wyprodukować. Więc niech się produkuje. Ja tutaj coś mam jeszcze w... Tak, coś tutaj mam. Wicę. Więc no, nie tylko będę musiał i tak produkować prawdopodobnie już chleb. Dlatego ja tutaj sobie przyłączę się na pszenicę. Niech się mąka produkuje, tak samo mleko. A tutaj jeśli chodzi z owoców, to też zacznę z tego tutaj coś produkować, bo samo by nie. Czy sobie pozbieram. No tam też to dałem 2 razy. Marchewkę sobie tutaj też to dam. Okej, okay, no widać, że tutaj ten kurnik szybciej produkuje jajka niż tamten. Super. Ogólnie, no, prędzej myślałem sobie coś takiego, żeby zrobić sobie fajny taki plugin do serwera Minecrafta. Odwrócę się na kanał Minecraftowy, bo chciałbym też takie fajne osiągnięcie porobić, że
Nagar rowem tyle razy. Ej, kurka, no. Zobaczymy, jak to tam dalej będzie. To jest naprawdę. Gaming to jest super sprawa, moim zdaniem. Okej, tutaj wszystko się produkuje. Zobaczmy w takim razie najmłodsze gospodarstwa, bo tutaj widzę, że ja jestem na poziomie 8, a tutaj są ludzie już na poziomie 40 nawet i 40 zwyż. Więc no, odwiedźmy sobie kilka gospodarstw. No, gospodarka nie jest dość taka duża, można powiedzieć. Jest malutka. Nie jest tutaj taka rozbudowana, ale widać, że nie chcą się rozbudowywać bardziej. Więc no, raczej wybór, ale widzę, że gospodarka tutaj jest mocno rozbudowana, bo są te duże pola porobione i są nawodnione. Także no, jakiś tam swój plus ma. Tutaj też chyba widzę, no, szklarnie są poustawiane i te są nawodnione. Nie jest to źle. Kolejne punkty dostałem z odwiedziny. Tutaj widzę, że już taka większa gospodarka jest. Więcej maszyn, drzew, zwierząt. I całe pole jest zrobione z szklarniami i też jest nawodnione. Okej. No dobrze. Kolejna. To by trochę odwiedzimy znajomych, a co tam? To jest jakiś inny. O. Tak widać. Nie ma co tutaj oceniać. Zawsze sobie radzi jak może. 9. poziom. Super, elegancko. I mamy tutaj właśnie odblokowane kolejne. O, królona, ale on chyba będzie tutaj za dukaty, mi się wydaje. Ładnie, ładnie. Mamy 9. poziom. Fajnie, fajnie. Super. Odwieźmy sobie tutaj coś jeszcze. O! Tutaj to jest taka pokaźna jest ciałeczka, proszę bardzo. Większa niż pozostałe, tylko że tutaj no. Jest goło. Jest goło. Jest goło i tylko ślina posadzona. Więc no. Tak jakoś to wygląda. Dalej lećmy. Tu się coś ładuje, dużego. Serwer nadąża, czy nie nadąża? Nadąża. Niektórzy przestali w to grać, a niektórzy nie. Odwieźmy sobie jeszcze tych dwóch znajomych. Tych trzech. Dwóch bez tego, co właśnie tutaj wchodzę do niego. Ciekawe. Teraz mogę to? Tak, mogę, tylko żeby odblokowało się, bo widzimy, że się cały czas to wczytuje. A, drzew nie mogłem tam nic robić z drzewami. A dziwne. Na chwilę zobaczymy, co ciekawego robimy u mnie, bo tu jest taki duży poziom. 150 któryś tam. No ładny, ładny. Co tutaj jest grane dalej? Czy ja to mogę nawodnić? Pytanie. Czy przybliżę? Tak, mogę to nawodnić. Super. Elegancko. Dalej. Ładuje się. Oddalę sobie znowu. F się tutaj ładuje. No. Farmy są takie potężne, że serwery nie nadążają. No i dopiero teraz, jak się załadowało, mogę tutaj wspomóc. Dalej mamy jeszcze więcej, no mało tych znajomych zostało, ale nie będziemy skupiać się tylko na odwiedzinach. Idziemy też do siebie. To my tutaj mamy, no też musi się wczytać u mnie. A sobie tak powiększę do stanu swojego dużego gospodarstwa. Jak to może tutaj tak dobrze wyglądać. Wino sobie pozbierajmy. Tu jajka i nakarmy sobie też tam jeszcze te góry. Jabłka, no, produkujemy co idzie. Zobaczymy, co tutaj jeszcze będziemy mogli ciekawego mieć. Tutaj dodamy. Tutaj, super. Po coś, okej.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Ja w prawej słuchajcie nie czytam, bo ja wiem, co tutaj trzeba robić. Ajajaj. Się pomyliłem, widzicie? Nawieś charę cztery razy na mus. Nawieś hardany cztery razy na mus. Ograniczny. Przyspieszy czas twoich roślin. Cztery razy, tak? Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha. Rozumiem. Ale tak musimy czekać. 7 godzin. Czyli do tego powrócę za 7 godzin, ale tutaj muszę jeszcze raz posadzić winogrona, bo się pomyliłem z winogronami. No niestety, to jeszcze raz posadzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Okej. Okay. Jeszcze raz muszę. Ok. Niech będzie. Tu mamy to, czyli za 7 godzin musimy wrócić. A tutaj mamy to. Czyli no, mi się wydaje, że praca na dzisiaj będzie skończona. Pomyliłem się z winogronami, ale to jest nadrobienia. Nic straconego tak naprawdę. Tutaj chyba na razie nie mogę im nic posprzedawać, ale chyba jednak sobie to sprzedam. Ok. Dodatkowy zarobek z tego będzie. Antolin na razie nic nie sprzedaje. Tutaj sobie tak pozmieniam coś takiego typu posadzę sobie jęczmień i kukurydzę, bo to się chyba opłaci. Chyba. To po co się tutaj posiać, aby jakoś na tym jechać. Też pszenicę sobie zasieję. I co? Na ten tak naprawdę będzie koniec. Trzeba poczekać 7 godzin kolejne. Czyli teraz, gdy to nagrywam, to może być jakoś wieczorem. To może nagram wieczorem odcinek i wrzucę też. Zobaczymy. Nie wiem. Też pokażę. Mam nadzieję, że odcinek się Was podobał. Skoro tak, już nie komentuję dalej. Bo każdy wie, co bym powiedział. Ale to jest Wasza decyzja, Wasza wola. Także no, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.